Kiedy pojedziemy aleją Wojska Polskiego? Radom jak Radom przygotowuje się do meczu z Zagłębiem. Fenomenalny występ Filipa Zegzuły odbił się szerokim echem. W listopadzie 2018 roku rozpoczęła się przebudowa Alei Wojska Polskiego. Jest to jeden z największych projektów ostatnich lat w Radomiu. W przeciągu najbliższych tygodni cała inwestycja zostanie oddana do użytku kierowców. Tak naprawdę przebudowaliśmy cały ten układ drogowy. Mówimy tutaj o drogach krajowych numer 9 i 12. Na całej długości jezdni znajduje się zupełnie nowy, bardzo wysokiej jakości asfalt. Asfalt, który powoduje znaczny komfort jazdy. Mianowicie nie jest tak głośny jak te najczęściej spotykane w naszym mieście. W ramach przebudowy radomskiej ulicy zostało powiększone rondo imienia księdza Jerzego Popiełuszki, które stanowi wjazd do miasta od strony Kozienic czy Lublina i prowadzi na obwodnicę w stronę Krakowa bądź Warszawy. Dodatkowo pojawiły się wzdłuż całej inwestycji ścieżki rowerowe, chodniki, jest kilka nowych przejść dla pieszych, zatem zupełnie nowy komfort jazdy i nie tylko dla kierowców, ale również dla zupełnie nowy komfort mieszkania dla wszystkich tych, którzy wokół Alei Wojska Polskiego mieszkają. Inwestycja trwała długo, dlatego że to było niewiele ponad 2 lata, natomiast najważniejsze, że wreszcie udało się ją szczęśliwie zakończyć. W miniony wtorek wykonawca złożył do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokumenty pozwalające na rozpoczęcie odbiorów tej właśnie inwestycji. W poniedziałek, 16 listopada, wystartuje cała procedura odbiorów, a to może potrwać, między innymi za sprawą odrestaurowanego wiaduktu. Inwestycja jest dość długa, więc żeby to wszystko dokładnie posprawdzać, potrzeba czasu. Chociażby dlatego, że mamy wspomniany wcześniej wiadukt w ciągu tej ulicy. Wiadukt, który musi zostać sprawdzony przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Tutaj potrzebne są oczywiście wszelkiego rodzaju zgody. Chodzi o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i kierujących. Pozostaje pytanie, kiedy będziemy mogli w pełni korzystać z przebudowanej drogi. Te odbiory, które zaczynają się 16, potrwają około miesiąca, więc liczmy, że około połowa grudnia to ten termin, kiedy faktycznie będzie można oddać Wojska Polskiego do użytku. Czy trwają prace? Tak, ale są to prace, które wykraczają poniekąd poza harmonogram całej inwestycji, czyli są pracami dodatkowymi. Przykładem niech będzie właśnie ścieżka rowerowa czy chodniki wzdłuż ulicy Zwolińskiego, czyli coś, czego nie było w głównym projekcie samej inwestycji. Cała inwestycja opiewa na kwotę około 140 milionów złotych, z czego 93 miliony sfinansował rząd. W sobotę Radom jak Radom podejmie na własnym boisku Zagłębie Sosnowiec w ramach 12. kolejki rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Zieloni zdecydowanie są na fali, bowiem w ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe Stomil Olsztyn 0-1. Jeszcze wcześniej Radomianie wyrzucili za burtę rozgrywek Fortuna w Pucharu Polski Pogoń Siedlce, wygrywając na jej terenie 0-1. Można powiedzieć, że trochę zawodnicy już się tak przyzwyczaili do tych wyjazdów i zaczęliśmy mocniej punktować, natomiast no, to nie znaczy, że chcemy na tych wyjazdach grać i tęsknimy za tą grą przed własną publicznością. W piątkowym meczu ze Stomilem debiut w pierwszej drużynie zaliczył Atanasios Szejt, Amerykanin z greckim paszportem, który po przejściu do Radomiaka zaliczył jeden występ w czwartoligowych rezerwach. Przed samym meczem podjąłem decyzję, wziąłem zawodnika też na taką indywidualną rozmowę, odprawę, przekazałem mu jakieś takie taktyczne rzeczy, które powinien wykonywać w tym meczu i uważam, że zagrał pozytywnie. Oczywiście mógł trochę więcej w ofensywie zrobić, natomiast debiut udany, debiut zwycięski. W pucharowym meczu z Pogonią przedwcześnie z boiska zszedł Karol Angielski, który doznał urazu stawu skokowego. Napastnik nie pojechał na piątkowy mecz ze Stomilem, a oprócz niego zabrakło również Mateusza Radeckiego. O ile pierwszy z wymienionej dwójki jest już w treningu, o tyle sytuacja drugiego jest zdecydowanie bardziej poważna. Karol Angielski wraca, trenuje cały tydzień, także będzie do naszej dyspozycji jeszcze. Będzie decyzja, czy wyjdzie od początku, czy po prostu wyjdzie później. Natomiast z Radeckim troszeczkę sytuacja gorzej wygląda, ponieważ no, kolano trochę spuchło pod wpływem treningów. Może też nawierzchnia to spowodowała, bo jest dosyć ślisko, jest grząsko. I daliśmy mu tydzień wolnego, żeby troszeczkę zszedł z tych obciążeń. I myślę, że od następnego mikrocyklu, czy od poniedziałku, zacznie z nami normalnie trenować. Sobotni rywal Radomian dotychczas raczej zawodził.
Zagłębie w 10 meczach zdobyło zaledwie 7 punktów, a ostatnia klęska na własnym boisku z Koroną Kielce była trzecią porażką z rzędu, co zaowocowało zwolnieniem dotychczasowego trenera Krzysztofa Dębka. Stery w Zagłębiu objął Kazimierz Moskal, który ostatnio pracował w ŁKS-ie Łódź, z którym najpierw awansował, a później spadł z Ekstraklasy. Wcześniej prowadził mój kolega, który też był moim asystentem w Legii, Krzysiu Dębek. No niestety pożegnał się z pracą. No z trenerem Moskalem chyba, o ile mnie pamięć nie myli, jeszcze nie wyrywalizowałem, także nie przypominam sobie, czy ten trener mi leży, czy nie leży, to się okaże. Natomiast na pewno wydaje mi się, że dla Zagłębia będzie to bodziec, tak? Zmiana trenera zawsze niesie za sobą bodziec i myślę, że zawodnicy tutaj przyjadą i będą walczyć naprawdę o to, żeby się pokazać trenerowi, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Początek sobotniego spotkania zaplanował. W minioną niedzielę Hydrotrack Radom sensacyjnie pokonał GTK Gliwice 87-80. Człowiekiem, który w dużej mierze odpowiada za sukces radomskich Smoków, jest Filip Zegzuła. Radomianin w niedzielnym meczu zdobył aż 24 punkty, z czego 21 było efektem rzutów za 3 punkty. Przyczyniła się do tego nasza agresywna obrona i szybka gra. Koledzy szukali mnie na czystej pozycji i wystarczało tylko trafić. Wyczyn Zegzuły odbił się szerokim echem w ogólnopolskich mediach sportowych. Wszak niecodziennie zdarza się, by mieć blisko 80% skuteczność w rzutach za 3 punkty. Zegzuła cieszy się, że może reprezentować barwy klubu z miasta, w którym się wychował, choć jednocześnie przyznaje, że marzy mu się gra w silnej lidze za granicą. Gram w mieście rodzinnym, gdzie mam swoją rodzinę, ale na razie nie wybiegam w przyszłość. Jestem tu, gdzie jestem, mam ambitne plany, moim marzeniem jest gra za granicą i do tego dążę każdego dnia. Kolejny krok na krętej drodze po marzenia Zegzuła postawi już w piątek 13 listopada. Hydrotrack o 19.30 rozpocznie swój wyjazdowy bój z Anwilem Włocławek. Siemanko, z tej strony Boogie WTH. Już 13 listopada o godzinie 15 na kanale MC Record premiera mojego singla Mesjasz. Opowiadam krótką historię o mnie, co robię, czym się zajmuję. Singiel jest zapowiedzią nadchodzącej płytki. Jest to epka, która premiera będzie miała miejsce już na samym początku stycznia. Także serdecznie zapraszam. Nawet jakbyś chciał, i tak nie masz podejścia. Pierwszy numer na kwadracie nagrywamy razem z siostrą. Dzisiaj wbijam se do studia, kwestia czasu, by to poszło. Fight Sports. Mistrzowski sklep sportowy nie tylko dla mistrzów. Leclerc. Przystąp do programu Bonus Leclerc i kupuj taniej z kartą Bonus Leclerc. Mandarynka 1 kg 3,99. Tylko z kartą Bonus Leclerc. Karczek wieprzowy 1 kg 11,99. Tylko z kartą Bonus Leclerc. Makrela wędzona 1 kg 13,99. Tylko z kartą Bonus Leclerc. W listopadzie szalenie tanio z Twoją kartą Bonus Leclerc. Zrób zakupy za 50 zł od 3 do 14 listopada i zyskaj aż 50 zł na kartę Bonus. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Weekend w Radomiu zapowiada się w większości słonecznie. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Temperatura wyniesie 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie. Na barometrach zobaczymy 1023 hektopaskale. Biometr będzie korzystny. W niedzielę jeszcze więcej słońca, do tego cieplej. Termometry pokażą nawet 12 kresek. Ciśnienie zacznie spadać, w południe 1021 hektopaskali. Biometr nadal korzystny. Początek nowego tygodnia wciąż pozytywny.
Nie zapowiada się na deszcz, będzie za to sporo przebłysków słońca. Temperatura nadal powyżej 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie umiarkowane, w południe na barometrach 1017 hektopaskali. Biometr pozostanie korzystny.